Dzień dobry Państwu, Tomasz Pajęcki, Minuty Dzień w Rzeszów Info, a naszym gościem jest jak zwykle pan profesor Henryk Pietrzak. Panie profesorze. Bonjour, monsieur redacteur. Parlez-vous français? Jasne. Panie redaktorze, a czego pan redaktor, przepraszam, pan redaktor już mówię do pana profesora, pan redaktor, czego pan profesor do mnie mówi po francusku? A bo, panie redaktorze, odbyło się spotkanie w Rzeszowie, w którym to spotkaniu uczestniczyła pani, oczywiście pani wojewoda, pani Teresa Kubas-Hul, pan poseł Kowal, który odpowiada za strategiczne decyzje odbudowy Ukrainy, pan chyba, o ile jestem dobrze poinformowany, prezydent Konrad Fiołek i przedstawiciel lub ambasador, nie ustaliłem, Francji. A spotkanie było w sprawie uczestniczenia Rzeszowa i Podkarpacia w działaniach mających na celu odbudowę Ukrainy. Kiedyś w dyplomacji używano języka francuskiego jako takiego obowiązującego w protokole dyplomatycznym. Dziś bardzo mało osób w Polsce zna ten francuski. Obawiam się, że jeśli rozmawiali po francusku, to się nie dogadali. Też się tego obawiam, panie redaktorze. No niemniej jednak różne takie fascynujące zdarzenia w naszym regionie się wydarzają, które przemykają tak błyskawicznie jakby w świadomości społecznej i potem nie bardzo wiemy, co dalej. Dzisiaj na przykład zafascynowała mnie informacja, że rzeszowscy czy podkarpaccy policjanci są oddelegowani, wysłani, nie wiem na jakiej zasadzie, na tereny popowodziowe. I tak zastanawiam się, w jakim celu obecnie, czy do łopaty, czy do zabezpieczania, czy w jakiejś innej formule. Z takich informacji z kolei tragicznych, tak? Młody chłopak, 18 lat, w Stalowej Woli, o ile pamiętam, wyskoczył z okna wysokiego wieżowca i się zabił, 18 lat, a więc znowu gdzieś te próby samobójcze, czy próby braku kontroli młodzieży, tak? Młody chłopak, dziś dzień chłopaka. Dzieją się. Może, no właśnie. Może to jakiś związek ma. Dzień chłopaka, sobą. Rzeczywiście, tak? Dzień mężczyzny, dzień chłopaka, dzień sobie. Panie profesorze, a niech mi pan powie, jako psycholog społeczny, tak. Czym różni się obecny mężczyzna od mężczyzny lat temu 30? Fizycznie, psychicznie, no fizycznie społecznie, fizycznie to chyba się ekonomicznie. No, weźmy wszystkie te elementy poza fizycznością, bo to się chyba niewiele różni. O, i tu mógłby pan redaktor być zaskoczony, ile na przykład operacji zmiany płci się odbywa ostatnio. I to, co ciekawe, właśnie w tą stronę feministyczną, w stronę zmiany płci na kobietę, a nie na odwrót. Ta fizyczność, seksualność się pojawia, to po pierwsze. Po drugie, zmieniają się role społeczne. Proszę pamiętać, że jeszcze w okresie międzywojennym 18-letni mężczyzna, 19-20, zazwyczaj był ojcem, zazwyczaj był panem domu, zazwyczaj utrzymywał rodzinę, podejmował tak jakąś pracę. Ale oczywiście. Mhm. W tej chwili mamy 40-latków, którzy, no, mówiąc tak, używając pewnego kolokwializmu, są przy mamusi. W niektórych krajach to ma charakter epidemiczny, na przykład we Włoszech, bambinieri, tak, czyli dorośli chłopcy, mówię to w cudzysłowie, którzy nie podejmują żadnej roli społecznej, rodzinnej, no bo im dobrze, wygodnie, prawda? I gdzieś pracują, mamusia karmi, mamusia przytuli i są cały czas przy rodzinie. Czyli pan profesor sugeruje, że współcześni chłopcy czy mężczyźni są zniewieściani? Nie tak. Sugeruje, że zmieniły się całkowicie role społeczne. I to, żeby było ciekawiej, za sprawą i z inicjatywy kobiet. Mm-hmm. Ale czy to jest faktycznie inicjatywa kobiet, czy to jest tak, że sytuacja społeczno-ekonomiczna sprawiła, iż
jest taka możliwość i bez jakiejkolwiek inicjatywy tak się zdarzyło. Jest pan redaktor jest między innymi historykiem. Doskonale wie, że ruch feministyczny, sufrażystki, wolność, wyrównanie praw, tak na marginesie dopiero w latach 70. kobiety w niektórych krajach uzyskały prawa wyborcze. No i tak poleciało. Mhm. I w tej chwili usilne działania zrównania praw dotyczących płci, często również przekraczające te klasyczne, tak, porównania, bo wchodzimy jeszcze w ideologię gender, czy gender prawidłowo, jakby wykraczają poza te relacje płci męska-żeńska. Wracając, no więc to wyrównanie, tak, polega na tym, że kobiety podejmują się w wielu przypadkach ról męskich, często jakby są w rodzinach, tak, osobami wiodącymi, bo to one zabezpieczają, utrzymują, są lepiej uposażane, mimo że te różnice społeczne jeszcze są wykazywane, że kobiety zarabiają mniej za tę samą funkcję, nie wszędzie i nie zawsze. U nas w kraju, w Europie to już zmieniło się, w Stanach Zjednoczonych zmieniło się całkowicie. Odrębną sprawą jest Azja, Afryka, no bo wiadomo, że tam troszkę inne podejście, czy funkcjonowanie kobiety jako roli, tak, społecznej, biologicznej. Ale wracając do tych relacji, no i co? No i te restrykcje, które wokół szeroko pojętego feminizmu, zaznaczam, proszę Państwa, że nie wartościuję tutaj, tylko stwierdzam pewien fakt społeczny, powodują, że mężczyźni stają się coraz bardziej wycofani, coraz mniej eksponują swoją rolę męską w sensie społecznym. Mało tego... Bo już nie mają tej roli, po prostu. Poczucie zagrożenia jest coraz większe właśnie nie w zrównaniu płci, tylko w zagrożeniu relacji kobieta-mężczyzna, w relacji społecznych. No i w tym momencie wygląda na to, że z całym szacunkiem dla tego poczucia wolności, czy wyrównania, czy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet, w tej chwili jakby przekraczamy tę granicę równości i to kobiety są dominujące. Protagonista donna, proszę zauważyć. Oczywiście. Ale czy to nie jest tak, że te role zmieniają się tylko w społeczeństwie rozwiniętym, nie tylko przemysłowo, ale też ekonomicznie. Mhm. I w momencie, kiedy następuje jakiś krach, znowu te role się wyrównują, albo nawet następuje rola dominująca mężczyzny, ze względu na to, że mężczyzna ma tą siłę fizyczną i jest w stanie, załóżmy, w jakiś tam sposób zabezpieczyć rodzinę. Bo to chyba tylko kwestia biologiczna jest, prawda? Ale w tej chwili w zasadzie ta różnica przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. W społeczeństwach rozwiniętych i w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, jako, prawda? Jako ciekawostkę, niech pan zerknie na uczestniczki ćwiczeń na siłowniach, tak, masy mięśniowej, rzeźby, tatuaży i wielu jeszcze innych elementów. No, zostawiam. Ale problemem tak naprawdę jest to, że w pewnym momencie te nasze panie, mądre, piękne, ambitne, zaradne, przekraczają granice tej zależności równości płci. No bo tak, jak już zrównaliśmy się, tak, to teraz można zdobyć pozycję dominującą. I wszystko na to wskazuje. Kobiety zaczynają w wielu miejscach zdobywać przewagę. Mało tego, no proszę zauważyć na przykład, w polityce, proszę uprzejmie, są parytety liczebności, na przykład na listach wyborczych musi być tyle i tyle kobiet. W rządzie, proszę uprzejmie, obligatoryjnie musi być tyle i tyle. No i robi się łapanki. Kobiet. Już nie wnikam w procedurę. Pan redaktor chyba tutaj jest lepiej zorientowany. No niemniej jednak w każdym momencie, kiedy to staje się obligatoryjne, to no co, no jesteśmy narażeni na różnego rodzaju dysfunkcje i patologie społeczne i to chyba obserwujemy. A teraz wracając do tego trzeciego świata, bo o to pan redaktor zahaczył.
No, kwestia religijności i kwestia regionu. No, proszę zauważyć, cały Półwysep Arabski, cały świat islamu, Azja, tak? Nie mówię już o Afryce, no ale w tym momencie my, jako Europejczycy, jako Amerykanie, mamy takie głębokie poczucie wyższości. Nie? Ten prymitywny tak świat arabsko-afrykański. Dlatego pan redaktor, pan profesor nazwał go trzecim światem. Dyskryminuje kobiety i wykorzystuje, tak? A my jesteśmy pełni dumy i świadomości tej, że kobiety nas, drodzy panowie, coraz częściej zastępują. Nie wiem, czemu ja do pana profesora ostatnio mówię, panie redaktorze, ale... Nie szkodzi, panie redaktorze, no moje zaszłości medialne tutaj, przepraszam państwa, ze mnie jakby wychodzą i to jest naturalne, że w ten sposób sobie możemy porozmawiać. Szkoda, że pan profesor nie mówi do mnie, panie profesorze też. Znając pana genealogię, wracając znowu do poprzedniego podcastu, gdzie mówiliśmy, żeby zrozumieć relacje społeczne u nas na Podkarpaciu, trzeba metodę genealogiczną stosować. Tak jest. No więc znając pana historię, wiem, że aspekt dydaktyczny i edukacyjny nie jest panu redaktorowi obcy, jako że pełnił pan funkcję dyrektora szkoły. Tak jest. Proszę przyjąć. Panie profesorze, a czy nie jest tak trochę, wracajmy do tej roli męskiej i w ogóle sytuacji mężczyzn w obecnym świecie, czy u nas w kraju, że te depresje, które się pojawiają wśród mężczyzn, te samobójstwa, o których wspomina pan profesor, właśnie mają swoje jakby takie drugie dno w tym, że mężczyźni przestają rozumieć swoją rolę społeczną? Szczególnie młodzi mężczyźni? Tak. Tak, i to myślę, że pan redaktor dotknął sedna sprawy. Następuje przewartościowanie roli społecznej mężczyzny, jego wizerunku, proszę uprzejmie. Pojawiają się skrajności, na przykład, nie wiem, dotyczące swojego wizerunku. Z jednej strony właśnie mamy tę feminizację mężczyzn, dążenie do nie wiem, takiej fizycznej identyfikacji uniseksu, czy tej bezpłciowości w kierunku oczywiście feministycznym. Mamy z drugiej strony tą koncepcję macho mężczyzny, który jest duży, silny, wytatuowany, zejście do fizyczności czystej, tak? Gdzie na przykład wartości intelektualne są gdzieś tam het daleko. Ale tak? Statystyki mówią, że kobiety są bardziej kształcone niż mężczyźni ostatnio. No statystyki tak właśnie mówią, ale to potwierdza tylko tę tezę, że mężczyźni jakby stoją w miejscu w sensie rozwoju społecznego lub czasami nawet się cofają, a dziewczyny, panie, są ekspansywne, są dynamiczne. Notabene często również robią tę karierę kosztem, zaznaczam, kosztem swojej roli rodzinnej, kobiecej. Proszę zauważyć, że mamy kryzys demograficzny również w tej chwili, to bardzo głęboki, o czym już kilkakroć w naszych podcastach żeśmy wspominali. Ale to chyba nie wina kobiet. Bo kobiety równie dobrze mogą powiedzieć, no cóż, mężczyźni nie sprawdzają się. Nie rozpatrywałbym tego w kategoriach winy. Raczej w kontekście pewnego trendu społecznego. Niektórzy mówią, że wygodnictwa, no to ci bambinieri, tak, włoscy, nie? Ci chłopcy 40-letni, którzy przy mamusi nadal... Ale czy to zjawisko dotyczy tylko mężczyzn? No to jest chyba zjawisko, które również dotyczy kobiet, prawda? O dziwo nie. Mhm. O dziwo... To co się z tymi kobietami dzieje? Zostają singielkami. Mhm. Są w miarę, w sensie psychologicznym, samotne. Realizują się w pracy, robiąc na przykład karierę. Realizują się w takich relacjach społecznych, wizerunkowych na przykład. No, w mediach, w polityce również, oczywiście, że tak. Mhm. Miejmy tego świadomość, że coraz więcej pań uzyskuje tą znaczącą pozycję społeczną. No nie bez kozery w Stanach Zjednoczonych.
Rywalką Donalda Trumpa jest Kamala Harris. No, rywalką, a kobieta zawsze przegrywa w Stanach Zjednoczonych. No, nie byłbym tego taki pewien. Znaczy, do tej pory chyba nie było kobiety jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sądzę, że jednym z też zaskoczeń, na przykład w naszej polskiej polityce, kampaniach prezydenckich, pewnie będzie to, że pojawią się panie, kobiety jako kandydatki na prezydenta, prezydentkę, no nie wiem. Te w ogóle dziwności nomenklaturowe mnie tutaj zawsze zaskakują. Oczywiście te ministry, wszystkie różnego rodzaju i tak dalej. Panie profesorze, ale czy u nas na Podkarpaciu to jest też widoczny trend, to zrównanie płci, to zagubienie roli męskiej? Jakie zrównanie? Panie redaktorze, no niech pan sobie popatrzy. Kogo mamy jako wojewodę? Wojewodzinę, no, znowu mam problemy nomenklaturowe, żeby nie urazić. Pani wojewoda mówi, że chce być wojewodą, w sensie... I słusznie, szacunek dla pani wojewody. Rzeczywiście dodajemy pani, a i to wojewoda, z kolei to jest, wojewoda to jest... Osoba, tak, wojewoda, trzy osoby sprawujące tę funkcję wstecz, to są cały czas kobiety. Nie, no to raptem ile... Pani wojewoda Ewa Leniart, no to wstecz. Kto tam jeszcze był? Małgorzata Chomycz. A, faktycznie, ma pan rację. Pani Małgorzata Chomycz. No mamy trend kobiecy. Tak, rzeczywiście. Tak. W przypadku. Trzy przypadki tworzą regułę. Kobieta rządzi nami, no. Ale jeśli chodzi o wójtów, burmistrzów i prezydentów, to raczej... To już jest różnie, tak. Mówimy o samorządzie tutaj podkarpackim, to raczej mamy mężczyzn. Tak, ale... Bardzo rzadko starzają się panie wójciny, tak? Wójciny. Co nie znaczy, że ich nie ma. No i to jest to rzeczywiste zrównanie ról bez oglądania się na płeć, tylko na poziom kompetencji, co daj nam Boże, żebyśmy traktowali te funkcje społeczne, które są pełnione, czy zawodowe, tak? Bo to przecież cała sfera biznesu ogromna. Panie prezeski, tak? Czy dyrektorki i wiele, wiele jeszcze innych form. Ale mieliśmy rozmawiać o mężczyznach, o chłopakach. A proszę zauważyć, że... Czym się różni mężczyzna od chłopaka? Przyjemniejszy temat, czyli przyjemniejszy... Współcześnie. Jak powiedziałem, nastawieniem do... budowania swojej kariery, roli społecznej, gdzie nie ma już tego obowiązku brania na siebie odpowiedzialności za rodzinę. Proszę zauważyć, że na przykład w czasach w okresie międzywojennym, czy w latach 50., 60. nawet, to mężczyzna odpowiadał jakby za status i utrzymanie rodziny. Bardzo często było tak, że kobieta nie podejmowała pracy, tylko zajmowała się rodziną i dziećmi. W okresie międzywojennym było to nagminne, tak? Ale proszę zauważyć, że im bardziej ubogi region, im bardziej region tradycyjny, jeśli chodzi o kwestie religijne, tym ta rola utrzymuje się dłużej. Znaczy mężczyzna jest dominujący, tak. Dba o rodzinę, o potrzeby, zaspokajanie potrzeb, a kobieta jest tym... Na Podkarpaciu jest to bardzo widoczne do tej pory. Nie, to już się zmieniło, panie redaktorze. Nie wchodźmy w stereotypy. Rzeczywiście tutaj można by było mówić o podejściu konserwatywnym i podejściu modernistycznym, może tak to nazwijmy. Ale... To w samym Rzeszowie oczywiście, to pan profesor ma rację, ale w tych miejscowościach wokół, im bardziej oddalone od Rzeszowa, tym, że tak powiem, ten chyba trend się bardziej zachowuje. Pewnie tak, dlatego że generalnie Podkarpacie jest zachowawcze troszkę bardziej, przywiązane do tradycji klasycznych, takich podbudowanych zresztą też katolickich. Religijnie, tak, katolickich, ale żeby tutaj nie przegiąć w drugą stronę, tak naprawdę to ten trend dominacji kobiet również na Podkarpaciu występuje. Ja wiem na przykład po strukturze studiów, gdzie kandydatek jest zdecydowanie więcej. Mało tego, na kierunkach do tej pory rezerwowanych dla mężczyzn jest sporo
kobiet. Proszę zauważyć, jak zmieniła się struktura służb mundurowych, gdzie no, dawniej, jak widziano, policjantkę w mundurze, och, to było straszne wydarzenie, a teraz jest to normalne, że na przykład patrole zazwyczaj są, chciałem powiedzieć, mieszanej płci, ale składające się i z kobiety, i z mężczyzny, funkcjonariuszki, funkcjonariuszy. A czasem nawet pojawia się owczarek niemiecki. Panie redaktorze, czasem pojawiają się patrole wyłącznie kobiece. No i jak tutaj się przeciwstawiać takim funkcjonariuszkom, nie? Bo w nas jeszcze tkwią te zasady savoir vivre, gentlemanerie. W tej chwili właśnie a propos młodych mężczyzn, nie ma już takiego, takiej potrzeby, takiego imperatywu, tak? Otaczania opieką kobiet. Nie. To najczęściej już w tej chwili jest tak, że to panowie pożądają, specjalnie ten nacisk kładę, opieki kobiet. Mm-hmm. No i to jest ta relacja. Tak nawiasem, refleksja natury głębszej, czy bardziej ogólnej. Proszę zauważyć, skąd się to wzięło. No, mężczyźni są wychowywani przede wszystkim przez kobiety. A. B. Jeżeli mówimy o edukacji. No więc mamy zarówno, proszę zauważyć, wychowanie, jak i nauczanie. Nauczanie i wychowanie. No i to wychowanie nam tutaj się pojawia, a edukacja jest sfeminizowana. Dogłębnie. Dogłębnie. To są relacje naprawdę kilkunastoprocentowe mężczyzn w stosunku do kobiet. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem prodziekanem Wydziału Pedagogicznego, bo była taka szkoła, nazywała się Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. No to tam po raz pierwszy swego czasu pojawiło się nauczanie przedszkolne, nauczanie początkowe. I straszliwą sensacją było to, że był student. Nie tylko same panie studentki na tym kierunku, tylko pojawił się student. Ale to był rodzynek. No zdecydowanie, to sensacja była, ale potem to się już zmieniło, a w tej chwili mamy, jak Państwo wiecie, ustawę kamykową, o której żeśmy mówili. I tak jakby to powiedzieć delikatnie, żeby nie urazić nikogo, taką manifestację braku zaufania do opiekunów i pedagogów. Rozumiem, obu płci. Obu płci, tutaj nie ma znaczenia, chociaż rzeczywiście stereotyp i skojarzenie, na przykład nadużyć seksualnych, bo o tym właśnie mówimy, proszę Państwa, mówię otwarcie, szczególnie dotyczy mężczyzn. Oczywiście, że tak. I to jest bardzo smutne. Dzień chłopaka. Dzień chłopaka. No, puentując może, panie redaktorze. Właśnie, bo to już ten czas, że należy puentować, a pan profesor jest idealną osobą, która potrafi dobrze puentować. Dziękuję, panie redaktorze, z szacunkiem wzajemnym. No więc puentą będzie, niech będzie to, że jest to dzień chłopaka, a nie dzień mężczyzny. To smutne, czy? Perspektywiczne. Chyba lepiej być mężczyzną. Ale wygodniej być chłopcem. Drodzy Państwo, w psychologii jest takie pojęcie syndrom Piotrusia Pana, gdzie polega to na tym, że osobowościowo mężczyzna zawsze pozostaje chłopcem. Nie wiem, czy tego możemy sobie życzyć, czy nie, bo to raczej nie jest chyba takie wesołe do końca. Czasem fajne. Ale zabawne. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie w Dzień Chłopaka. Moim gościem był profesor Henryk Pietrzak, psycholog społeczny. Dziękuję serdecznie. Niestety już nie chłopiec, panie redaktorze. Bardzo mi przykro. Do widzenia. Do widzenia.